Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Klawiarna, zapraszam Was na kolejne dekorady. Dzisiaj tak troszkę z popołudniową kawką, nie z poranną, tak jak miało być, za co bardzo przepraszam, ale ja już swoją popołudniową mam. Najważniejsze, że film się pokaże, mam nadzieję, dla osób, które czekają na ten film, dlatego że było kilka zapytań o kompozycję na cmentarz z okazji Dnia Babci i Dziadka, ewentualnie dla obydwojga dziadków razem. No i chciałabym Wam właśnie dzisiaj zaproponować coś takiego może troszeczkę mniej typowego. Najpierw pokażę kwiaty, z jakich będę korzystała i chciałam zrobić ten film taki gadany cały. Natomiast pierwszy raz będę robiła taką formę kompozycji, więc wybaczcie, ale muszę się troszkę na tym skoncentrować, bo być może będzie troszkę kombinowania, ale wszystko dokładnie zobaczycie. Wiele się rozgadywała nie będę, bo będę Wam chciała pokazać jak najdłuższy jakby ten czas tego procesu wykonywania. Natomiast o czym chciałam powiedzieć w pierwszej kolejności? Kolorystyka. Kolorystyka, moi drodzy, kolorystyka i kwiaty, jakich użyję. Zastanawiałam się właśnie nad tym, że to już nie, jeszcze nie mamy wiosny, tak? To jest jeszcze zima. Moi drodzy, już niekoniecznie kwiaty takie stricte świąteczne, czyli na przykład poinsecja, prawda? Natomiast ja nie bardzo będę zważała, zdecydowanie nie będę zważała jakby na to, czy to są kwiaty sezonowe, czy nie. Będę raczej patrzyła, jak dobrać się, żeby były odpowiednio kolorystycznie właśnie dopasowane do siebie. W związku z tym chciałam Wam zaproponować dzisiaj, wcześniej używałam tego pod nazwą i to była nazwa producenta, Lew Konia, natomiast teraz to jest nazwa Ostróżka. Jeden i drugi kwiat jest bardzo podobny do tego sztucznego tworu, ale no, mniejsza z tym jaka nazwa, ważny jaki efekt, moi drodzy, to przepiękna kolorystyka, dlatego że stonowana i tak jak wspomniałam już, nie wiosenna jeszcze, podobnie jak gatunki kwiatów, nie wiosenna jeszcze, ale już nie zimowa, czyli taka bardzo uniwersalna, bym powiedziała, bardzo miła dla oka. Niektórym osobom może się wydać, może nie, mam nadzieję, że nie wyda się zbyt taka pretensjonalna, bo na pewno taka nie jest, taka moim zdaniem odpowiednia po prostu. Więc tak, akurat Lew Konie mogłabym Wam zaproponować w kolorze takim, jakby to nazwać, nie jest to turkus, widzicie, pokazują się takie serie co roku, jakby firmy wypuszczają takie serie produktów. I w tym roku na przykład firma, której produkty ja się zaopatruję, też je mamy w sklepie u siebie, ma taki kolorek, piękny kolor swoją drogą, bardzo stonowany, taki nostalgiczny. To jest cała seria tych kolorów. Właśnie ja nazywam je tak dla siebie, takie nostalgiczne. I to jest, jak już wspomniałam, nie turkus, to jest kolor niemorski, tylko taki bardzo przypruszony, czyli tak jak mówimy pudrowy róż na przykład. Jasny róż różni się od różu pudrowego. Pudrowy to jest też jasny róż, ale on jest taki jakby pudrem przysypany. Zwyczajnie pudrem, którym się pudrują kobiety, przeważnie takim beżowym. I to jest taki sam odcień właśnie niebieskiego, pudrowego, ja bym go nazwała. Natomiast drugi kolor, ponieważ akurat jeżeli chodzi o tą ostróżkę, mamy jeszcze kolor celedynowy, mamy kolory śmietankowe. Wszystkie dodatki w tych kolorach też jesteście w stanie zdobyć, ale ja dzisiaj będę chciała wykonać z tego koloru. Ten wydaje mi się bardziej uniwersalny i to jest kolor, który ja nazywam takim kolorem, to znaczy tak, to znowu nie jest róż, to też nie jest fiolet. Ja ten kolor nazywam morwa, dlatego że on mi się zdecydowanie z morwą kojarzy, w związku z tym no tak on u mnie, że tak powiem, funkcjonuje. Do tego kwiatu będę dobierała wszystkie pozostałe dodatki, do tego koloru. Będzie to kompozycja monochromatyczna, kolorystycznie, zdecydowanie będzie to wszystko w jednej tonacji kolorystycznej, bez żadnych dodatków udziwnień, że tak powiem, ale bez żadnych dodatków białych na przykład, czy kremowych. Oczywiście wedle własnego gustu możecie takie elementy wprowadzać, natomiast ja bym chciała wykonać taką formę i zobaczymy finalnie, co mi z tego wyjdzie. Nie przedłużając, moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie do stołu, jeżeli macie ochotę obserwować jakby proces wykonania inspiracji, którą dla Was przygotowałam, zapraszam serdecznie do stołu. Tradycyjnie na samym końcu skomentuję. Thank you.
bukiet, który wykonałam. To jest dosłownie bukiet. Oj, się sypnęło jeszcze troszkę. To znaczy tak, kompozycja, którą wykonałam, chciałam ją wykonać na kształt bukietu, ponieważ tradycyjnie stawiamy na różne okazje typowe kompozycje. Natomiast dlaczego by kompozycja miała nie przybrać kształtu bukietu? Natomiast żeby móc taki bukiet, mówię, sam się rozumiecie, o jaki bukiet chodzi, bo w tej chwili bukiety się wykonuje przeróżne. Chodzi mi o tradycyjny kształt bukietu, tak? Czyli tutaj mamy kwiaty związane i tutaj wychodzą łodyżki. W związku z tym, żeby coś w takiej formie z kwiatów sztucznych, które są stosunkowo lekkie, można było postawić na płocie nagrobnej, położyć, żeby się to trzymało, żeby się to nie przewróciło przy każdym delikatnym dmuchnięciu wiatru, no to wykonałam to, tak jak widzieliście, w takiej tradycyjnej podstawie, gdzie zatopiona była gąbka w cemencie z kawałkami tam jakichś gałązek zielonych. Tak układałam kwiaty, starałam się, żebyście wszystko dokładnie widzieli. Kwiaty układałam w takiej formie właśnie, żeby przybrały taki kształt wachlarza. Taki kształt takiego pawiego ogona, no nie wiem, jak to jeszcze inaczej wytłumaczyć. Po prostu wachlarz tworzymy, tak, z kwiatów. Kwiaty chciałam, żeby te były jak najwyżej podniesione i też automatycznie tutaj z tyłu zastosowałam, co jest jakby oczywiste, to już wynika nie jakby szczególnie z jakiejś tam konstrukcji, czegoś tego typu, tylko wynika to zwyczajnie tak jakby z naszego takiego estetycznego poglądu na to, jak bukiet powinien wyglądać. Więc najdłuższe, najcięższe jakby takie kwiaty, ale przede wszystkim właśnie chodzi o to, że najdłuższe. Dałam z tyłu, to jest ta ostróżka, zastosowałam też jedną gałąź magnolii, żeby troszkę urozmaicić i włożyłam dalię. Miałam bukiety przygotowane dalii, dwa kolory do wykorzystania tutaj, ten jeden lub alternatywnie drugi. Jeden kolor to był identyczny kolor jak tutaj tych ostróżki i bardzo zbliżony do koloru magnolii, natomiast stwierdziłam, że zdecydowanie będzie tego za dużo tego samego koloru, zrobić nam jednolita taka plama kolorystyczna, mimo tego, że są dodatki zielone pomiędzy. W związku z tym wykorzystałam ten bukiet jaśniejszy, ale świetny, dlatego że końcówki kwiatuszków, melanżowana kolorystyka, końcówki kwiatuszków jasne, natomiast środeczki takie właśnie wpadające i w ten kolor morwy, więc to się fajnie bardzo komponuje, natomiast nieco rozjaśnia ten bukiet, to znaczy nadaje mu takiej, troszkę urozmaica go. Kwiaty, tak jak widzieliście, po wbiciu w gąbkę zabezpieczałam jeszcze klejem na gorąco. I teraz tak, łodyżki na końcu. Słuchajcie, bardzo dobrze zbierać jest stare, to znaczy stare resztki jakby, tak? Ja tutaj wykorzystałam łodygi, te, które ścięłam tutaj z tych ostróżek, ale wykorzystałam też inne. Zamierzałam w pierwszym, widzieliście, jak ścięłam łodyżki takie wyrobówki do róży, ale wydały mi się do tej kompozycji zbyt lekkie, cienkie, więc wykorzystałam stare łodygi, które jeszcze miałam po przycinaniu innych kwiatów, takie grubsze trochę, które z kolei wbijałam, w ten sposób układałam kwiaty, a te z kolei łodyżki wbijałam, żeby się układały w taki sposób, czyli tak jakbyśmy rzeczywiście chwycili kwiaty i związali je po środku, tworząc bukiet typowy. Wiązanie. Trzeba czymś tutaj zdecydowanie zagospodarować to miejsce. Ja wykonałam z dwóch liści na kształt takich, na kształt kokardy po prostu ułożyłam dwa liście. Bardzo prosta sprawa, zresztą demonstrowałam to już niejednokrotnie podczas różnych kompozycji. Natomiast ewentualnie, jeżeli będziecie chcieli wykorzystać sobie, powiedzmy, do tego jakąś wstążkę, jakąś siatkę, coś tego typu, taką plastikową, to miejcie na uwadze fakt koloru, tak? Dlatego, że ja zastosowałam nie bez powodu akurat liście, ponieważ nie chciałam dodawać innego koloru, a nie miałam w kolorze takiej właśnie morwy niczego takiego atrakcyjnego. Mam jedną siatkę, ale zobaczcie, ona w zasadzie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, będzie się fajnie prezentowała. No będzie, tylko że ona mi niestety ten kolor, że tak powiem, podkręci na taki fioletowy. Ten odcień jest, oczywiście koresponduje z tym kolorem, ale to już by mi nadało innego charakteru, czyli zatraciłby się ten kolor, ten właśnie, który chciałam zachować, tak jak mówię, taki nostalgiczny, taki, no mnie się, no nie znajduje innego słowa, jak tylko właśnie ten, tylko właśnie to słowo na opisanie tej tonacji kolorystycznej, takiej bardzo delikatnej, takiej wysubtelnionej, a ten to już jest taki bardziej fiolecik, więc nie chciałam podkręcać tego fioletu tutaj w tych kwiatach, w związku z tym, dlatego u mnie zastosowałam
potrzebowano alternatywnie do wstążki, czy tam do jakiejś siatki florystycznej, też sztuczne liście. Tutaj oczywiście wypełnienie, no to tak delikatnie musimy zrobić, żeby tam zatuszować, gdzieś tam zamaskować pewne jakby niedoskonałości. Też tył zagospodarowałam, tak jak widzieliście, takimi, są do zakupienia nawet, słuchajcie, takie króciutkie gałązki takiego stroiszu sztucznego, plastikowego. To jest, powiedziałabym, najgorszej jakości plastik, ale na szczęście niewidoczny tutaj i na ile możecie, to tutaj to, co Wam wystaje z takiej, to, co Wam, moi drodzy, tył nie jest tutaj tak widoczny, natomiast to, co Wam tutaj wystaje, przyginajcie do dołu. Ale zapewniam, że jeżeli ktoś na przykład nawet przechodząc zobaczy taką kompozycję, to raczej najmniej będzie oglądał właśnie to, że gdzieś tam wystają kawałki takich gałązek. Jeżeli będziecie sami sobie wykonywali podstawę, czyli zatapiali sobie gąbkę w cemencie, to niekoniecznie musicie używać wcale takich gałązek iglastych, możecie użyć różnego innego rodzaju gałązek lub w ogóle ich nie używać i później po prostu układać kompozycję tylko, ale to w sumie tyle. Mili Państwo, jest wiele osób, które stosują jeszcze pewnego rodzaju takie, jakby to powiedzieć, takie typowe akcenty na daną okazję, okazjonalne. I w związku z tym, że to jest kompozycja przeznaczona pod kątem, wykonana Dnia Babci, Dnia Dziadka, można tutaj zastosować piki. I to ja osobiście, wiecie, że takich elementów nieszczególnie nie przepadam, na przykład jakieś krzyżyki wkładane, okej, ale na przykład krzyżyki wkładane całe wybrokacone, tak jakby to był makijaż na tym krzyżyku wykonany sylwestrowy, mnie się to osobiście nie podoba, ale to jest według mojego gustu. Każdorazowo to podkreślam, miejcie to na uwadze. To jest wedle mojego poglądu. Natomiast jeżeli Wam się podoba, oczywiście stosujcie, bo to się ma Wam podobać. Natomiast ja zastosowałabym tutaj bez jakiegoś większego problemu, powiedzmy, wizualnego, napisy dla babci i dla dziadka. Teraz, w zależności od tego, czy to będzie właśnie dla babci, czy to będzie dla dziadka, kompozycja może być jeden taki pik włożony, ale zaraz zobaczymy, jakby to wyglądało, tylko akurat napis dla babci, dla dziadka mam wizualnie podobny kochanej babci. Żeby tak chyba nie wyróżniać, wiecie, zastosowałabym napis w takim wypadku dla babci, dla dziadka, nieco inna czcionka, ale nie będziemy jakoś tak wyróżniać, powiedzmy, bo widzicie, to są takie niby niuanse, ale są też takie miejsca, są w mniejszych miejscowościach na przykład, gdzie bardziej zdecydowanie zwracają na to uwagę, nie ma się co oszukiwać i ktoś na przykład zaraz gdzieś tam sobie dopowie, no tak, jest dla kochanej babci, ale tutaj już tylko dla dziadka, czyli niekochanego. Ja wiem, że to się wydaje bzdurne. Ja wiem, że to jest po prostu, to jest już taka paranoja niemalże zwracać uwagę na takie rzeczy, ale tak po prostu jest i sami się zastanówcie i sami przyznajcie gdzieś tam przed sobą, że rzeczywiście na przykład może nie macie z tym wy do czynienia, ale wiecie, że takie sytuacje są. I teraz, jeżeli stosujemy ewentualnie taki pik, to ja tutaj mówiłam na początku, że niekoniecznie dodawałabym akcenty białe w kwiatach na przykład, bo ja chciałam wykonać dekorację taką typowo, jak wspomniałam już, monochromatyczną, kolorystycznie, tym bardziej, że te kolory mnie urzekły. Natomiast jeżeli chodzi o napis, musi się on wyróżniać, on się nie może wtopić w bukiet. Jeśli chodzi o samą jakby konstrukcję bukietu i użyte te kwiaty, ja wiem, że może się to wydać wielu osobom na przykład zbyt dużo, powiedzmy, kwiatów w jednym kolorze i ktoś może uznać, że jemu się to zlewa kolorystycznie. Takie wrażenie może mieć, ale weźmy pod uwagę teraz, że jeżeli wykonujemy bukiet, w bukietach kwiaty się ze sobą bardzo często zlewają i one widoczne dla oka tak z bliskiej odległości widzimy, że są to różne gatunki kwiatów, że różnią się one fakturalnie, różnią się one, jeżeli chodzi o w ogóle ich jakby całą formę kwiatu, tak, kształty i tak dalej, a jednak z daleka wygląda to jak taka zlana plama. Tutaj to miał powstać taki właśnie kompozycja w formie bukietu, w związku z tym no też taki jest efekt tego, że te kwiaty, wydaje się ich tutaj dużo. Zaraz spróbuję jakoś tak sensownie umieścić te napisy dla babci, dla dziadka. Może być napis jeden troszeczkę na przykład wyżej, drugi niżej, może być jeden obok drugiego, może być, słuchajcie, jeden wysunięty bardziej na pierwszy plan.
Ważne, żeby po prostu te dwa napisy gdzieś tutaj zaistniały i to nie gdzieś tam na samej górze, żeby nie trzeba było ich szukać wzrokiem, no chyba, że rąbniecie, brzydko mówiąc, takiej wielkości napisy, ale tego nie doradzam, bo to by wyglądało pretensjonalnie już. Natomiast tutaj wbite takie napisy, dwa nieduże, wydaje mi się, że będą bardzo stosowne. To znaczy, o właśnie, to jest dobre słowo. One mają być stosowne. Nie możemy w takich kompozycjach na cmentarz w ogóle. No to tutaj zresztą osoby, które oglądają ten kanał dłużej, osoby, które dłużej są ze mną, wiedzą o tym doskonale. Ja osobiście nie preferuję takich pretensjonalnych rzeczy na grobki, na cmentarze w ogóle. Natomiast to wydaje mi się, że jest takie właśnie stosowne, odpowiednie. Odpowiednie do okazji, odpowiednie do miejsca. Mili Państwo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka inspiracja się Wam przyda, nawet jeżeli nie koniecznie na okazję Dnia Babci czy Dziadka, to na jakąś inną okazję, na cmentarz. Słuchajcie, są osoby, które ustawiają kompozycje z okazji imienin, urodzin, takich po prostu zwyczajnie, gdzie chcą przenieść takie akcenty, wiecie, takie z naszego świata. Ze świata żywych po prostu mówiąc, wprost chcą przenieść akcenty właśnie na cmentarz. Więc jeżeli na przykład z okazji Bożego Narodzenia ktoś ustawia małą choineczkę na nagrobku, to być może akurat zainspiruje się tym i będzie chciał coś postawić w formie właśnie bukietu. I to niekoniecznie, tak jak widzicie, musi być bukiet włożony w wazon, może to być bukiet wykonany w formie kompozycji. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za poświęcony czas dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik będzie dla Was przydatny. Mam nadzieję, że w czymś pomoże. Jeżeli będziecie mieli życzenie, rzućcie nabyć na przykład tego typu te produkty, rzućcie okiem pod filmem, tam będą oczywiście podlinkowane. Ja również podlinkuję, dlatego że naprawdę uważam, że jeżeli ktoś ewentualnie gustuje w takiej delikatnej kolorystyce, to wydaje mi się, że bardzo naprawdę fajne, splątały mi się kwiaty, bardzo fajna naprawdę jest jeszcze ta kolorystyka, którą serdecznie Wam polecam, bo ja też takiej kolorystyki wykonam, tym bardziej, że w tym kolorze mamy jeszcze piękne róże, wyrobówki, które są świetne do tego typu kompozycji i nawet w tamtej kolorystyce można użyć tańszych produktów, dlatego że mamy róże, wyrobówki, akurat w tym kolorze nie miałam, więc zastosowałam magnolię. Oczywiście to jest kwestia Waszego wyboru. Ja jedynie Wam podlinkuję po prostu i zapraszam Was serdecznie do naszego sklepu Par Passion, moi drodzy. Natomiast życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, owocnej pracy Wam życzę, wielu inspiracji, dużo zdrówka. Przesyłam tradycyjnie milion buziaków i do następnego miłego zobaczenia w środę. Do zobaczenia, pa, pa!